ponieważ łódka poruszała się dużo szybciej od fali, jest bardzo zielna i to jest łódka, no tak jak Francuzi powiedzieli, ma w tej chwili największe szanse do wygrania tego rejsu. Wszystko jest wymieniane, będzie nowy maszt, nowy BOM, wzmocnione przednie belki, zupełnie nowa elektronika, nowe systemy komunikacyjne. Przede wszystkim będziemy pływać szybciej, bezpieczniej i wygodniej, co najważniejsze. Szanse wszystkich jachtów są nierówne, dlatego że są jachty małe, takie jak nasz, który pomimo, że jest jachtem bardzo dużym, bo ma 27 metrów długości, to jednak w porównaniu do przeciwników jest jachtem małym. Team Philips ma 38 metrów, Club Med i Team Adventure po 33 metry, więc widać, że tutaj jest zdecydowana przewaga wielkości i myślę technologii, dlatego że to są jachty budowane specjalnie na te regaty, a my mamy łódkę z kolei, mamy takie atuty, że jest to łódka sprawdzona, ileś lat już żegluje, wiemy czego się po niej spodziewać i to jest też jakiś tam plus. Te szanse, a z drugiej strony mamy żywioł, przypadki losowe, które się mogą wydarzyć, więc rejs jest bardzo trudny do klasyfikowania, jeżeli chodzi o poziom miejsc, o poziom konkurencji. W tej chwili jest kilka łódek, które wystartują w tym rejsie. To Team Philips, który się połamał po 2 dniach żeglugi. Konstrukcja była na tyle nowoczesna, że idziemy miały wchodzić 8 stóp pod wodę, wbijać się w fale. Łódka się po 2 dniach pływania, bodajże czy po 3 dniach pływania złamała. Kadłub im się złamał. Club Med, rewelacja, super łódka. Wszyscy mówili, że jest to maszyna do bicia rekordów. Świetnie, pobiła rekord Atlantyku, który o mały włos my nie pobiliśmy, gdyby masz na mnie spod. Pewnie musieliby nasz rekord bić, może by mi się udało, może nie. Łódka PlayStation w międzyczasie przygotowań zapaliła się. 3-krotnie próbowali pobić trasę północną Atlantyku. Nie udało im się, połamali listwy. Teraz będą, z tego co wiem, przedłużać tę łódkę. Nasza łódka jest cały czas tej samej długości. Jest 3. w kolejności rekordów dookoła świata. Wszystkie rekordy, wszystkie trasy kwalifikacyjne, które do tej pory są, należą w większości do tej łódki, z wyjątkiem teraz trasy Cadiz-San Salvador, ponieważ Club Medowi udało się pobić tą trasę, udało się. Natomiast po tej trasie oczywiście od razu się rozpadł. Jest już na wodzie, jest już naprawiony, ale mimo wszystko dzieje się z tymi łódkami nowymi, które są nowymi konstrukcjami, dzieje się coś dziwnego. Wszyscy mówią, że chyba jednak istnieje granica techniczna, której nie można przekroczyć, a może na razie nie jesteśmy dojrzali, żeby przekroczyć tę granicę. Trzy tygodnie przed startem, 10 grudnia, na wodach w okolicy Irlandii doszło do katastrofy, która wstrząsnęła żeglarskim światem. Podczas szalejącego sztormu na katamaranie Team Philips urwał się przód lewego pływaka. Wszyscy członkowie załogi przeżyli dzięki szybkiej akcji ratowniczej. Team Philips miał największe szanse na przepłynięcie tej trudnej trasy i był faworytem. Może po raz kolejny pokazało swoją siłę. Do regat Race 2000 zakwalifikowało się 6 jachtów. Największym zagrożeniem jest człowiek dla samego siebie. Jeżeli będzie nieodpowiednio przygotowany, jeżeli nie będziemy wystarczająco silni psychicznie i nie podejdziemy do tego projektu w sposób właściwy, to się może źle skończyć, ale myślę, że tak nie jest. Sam ten okres przygotowań, który dotyczy głównie lądu, ja nie mówię o pływaniach, tylko o tych sprawach organizacyjnych, o sprawach związanych z remontem jachtu, o różnych problemach, o których tutaj nie chcę mówić, bo to nie zawsze są przyjemne sprawy, to myślę, że jak to wszystko przejdziemy, to już samo wypłynięcie w morze to będzie naprawdę wielka frajda i te największe problemy pozostawimy za rufą. Moim zdaniem zasada jest prosta. Jeden człowiek sam nie płynie. Nie mogę mówić, że ja zrobiłem, ja tam poszedłem, ja wygrałem, ja wyciągnąłem, bo ja tego sam nie zrobię, jest to niemożliwe. Dlatego trzeba przestrzegać chyba takiej normalnej zasady, bo jak ja powiem, że ja, to znaczy, że ja to zrobiłem, ja wygrałem, a reszta co? Patrzyła się na mnie i podziwiała? Przegrywamy czy wygrywamy razem, jak będziemy tonąć, to też będziemy tonąć razem, więc trzeba to przestrzegać. Moim zdaniem to jest normalne. 10-11 Beauforta przeżyłem. I nie było aż tak bardzo straszne. Może z powodu takiego, że nie było aż tak dużej fali. Bo niejako wiatr jest mocny, ale fala jest największym problemem. Jeżeli ona się łamie i zakrywa jacht, to automatycznie ona jest pełna wody, robi się wolniejsza, może być w tym momencie niesterowna. Różne zachowania mogą być. Może jak się przewrócić przez taką falę. Ktoś tam przeżył 10 sztormów, czy jeden, czy 300, w końcu trafi na taki, że nie będzie wiedział, co zrobić. Nie ma, moim zdaniem, odpornego człowieka na żywioł, który panuje na morzu. No tak, no już kilka razy zdarzyło nam się nawet podczas tego przelotu przez Atlantyk, podczas kwalifikacji do regat The Race, gdzie właśnie z Cadiz-San Salvador jako pierwsza łódka zakwalifikowaliśmy się do tych regat, ale takich jeszcze poważnych sztormów to jeszcze nie mieliśmy. Zdarzyć się może wszystko, dosłownie wszystko. Wyjście jest to otwór średnicy około 50 cm. W środku jest wysokość stania, w średniej wysokości człowieka 1,80 m. Jest powiedzmy 6 osób w kadłubie i te 6 osób musi natychmiast wyjść, bo na przykład trzeba zrefować żagiel, jest jakaś akcja. Poza tym ta łódka pędzi z prędkością około 30 węzłów. Można to porównać do przebywania w berce metalowej, którą się toczy po asfalcie z prędkością 50 km na godzinę. W środku jest głośno, rzuca. Sterowanie katamaranem jest czymś bardzo specyficznym, ponieważ katamarany pływają o wiele większą prędkością i mogą się przechylać, ale również mogą się wywrócić. A jeżeli się wywracają, to wtedy już jest bardzo, bardzo duży kłopot. W momencie ewentualnej wywrotki ten jacht zaczyna być bardzo stabilną tratwą do góry dnem. Wszyscy walczymy o to, żeby do tej sytuacji nie doszło, ale jeżeli coś takiego by się stało, to jest jednak możliwość taka, że bez pomocy trat ratunkowych możemy przetrwać na oceanie. Nawet jakby jacht został rozwalony na kawałki, to te kawałki będą ciągle pływać, a zostaną tylko metalowe części, których na tym jachcie w sumie nie ma aż tak wiele. Wszyscy są faworytami. Wszystko może się stać, może po prostu jest okrutny, weryfikuje wszystkie usterki, weryfikuje załogę, po kolei wszystko sprawdza. To nie jest tak jak na lądzie. To nie ma tak, że koło dokręcę na 3 śruby i dojadę 300 km. Tutaj tak, brak takiej śruby może się skończyć nieszczęściem, może skończyć się zaginięciem na morzu. Niestety helikoptery latają, tak jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, do 180 mil tylko od brzegu. Zobaczymy, musimy być zdani na siebie. No, nikt z nas jeszcze nie był w tak długim rejsie, dlatego jest mi naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co będzie po miesiącu, po 40 dniach, po 50 dniach. I to jest dla nas w podtekście jakieś zagrożenie. Jak się będzie każdy z nas po tak długim okresie zachowywał? Na początku było naprawdę trudno, bo blisko rok były poszukiwania sponsorów, przekonywania ludzi do tego, że jest to fajny projekt. To jest projekt, który promuje Polskę, która jako jeden z nielicznych krajów w tych regatach wystartuje w trzecim milenium. W świecie żeglarzy kapitan Roman Paszke zawsze zaskakiwał. Jednak tym razem naprawdę mało kto wierzył, że Polacy znajdą się wśród 6 załog, które 31 grudnia 2000 punktualnie o północy wypłyną z portu w Barcelonie. Polska załoga budziła podziw i uznanie, gdy na małym katamaranie pod nazwą Polfarma Warta przeszła sito kwalifikacyjnych rejsów. A na pokładzie Darek Drapela, Wojtek Szupima, Rysiek Blok, Zbyszek Gutkowski, Jarek Kaczorowski, Piotrek Cichocki, Mariusz Pirjanowicz, Robert Janecki i doświadczony kapitan Roman Paszke będą na morzu 60, może 70 dni, a więc okrążą świat szybciej niż bohater Juliusza Werna. The Race to największy żeglarski wyścig w historii.